Słowo Boże na dziś, sobota 31 sierpnia 2024 roku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w Nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom następującą przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.